Stery PKO BP przejął we wrześniu 2009 roku, w niespełna rok po największym kryzysie gospodarczym od czasów Czarnego Czwartku na Wall Street. W Polsce władzę sprawowała pierwsza koalicja PO-PSL, a ministrem skarbu był zaufany człowiek Donalda Tuska, Aleksander Grat. Zbigniew Jagiełło był jedynym prezesem, któremu udała się sztuka przetrwania pisowskiej czystki w spółkach Skarbu Państwa po przyjęciu przez tą formację władzy w 2015 roku. Gdy po 12 latach Jagiełło musiał rozstać się z bankiem, jego aktywa wzrosły ponad dwukrotnie. Jagiełło miał na koncie udaną transformację cyfrową, BLIK stał się symbolem technologicznego sukcesu Polski. W połowie lutego 2024 roku do mediów przeciekły sensacyjne doniesienia. Prokuratura w Lublinie już w styczniu postawiła byłemu prezesowi 8 zarzutów dotyczących nadużycia zaufania przy zawieraniu umów o pracę i przyznawaniu odpraw oraz ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy. Łącznie bank miał na tym stracić 5 milionów złotych. Zbigniew Jagiełło, były prezes PKO BP, największego polskiego banku, jest moim gościem, Mikołaj Kunica. Dzień dobry. Panie prezesie, gdy spotkaliśmy się kilka dni temu w jednym z prywatnych, pustych zresztą mieszkań na warszawskim Mokotowie, zanim zaczęliśmy rozmawiać, włączył pan głośno radio z jakąś przypadkową stacją, przypadkową muzyką. No i to było dość dziwne, przyzna pan. O co chodziło? Rzeczywiście nie jest to jakby typowe, żeby w takiej sytuacji spotkania tak się zachowywać, ale wydarzenia, które się działy w ostatnich latach wokół mnie, no, są na tyle takie trudne dla mnie, że uważałem, że trzeba uważać podczas tej rozmowy. Ktoś może pana podsłuchiwać w prywatnym, pustym, strzeżonym apartamentowcu w centrum Górnego Mokotowa? Nie wiem, natomiast to, co się wydarzyło, o czym chciałem panu redaktorowi opowiedzieć, zmusza mnie do tego, żeby być ostrożnym. No dobrze, to przejdźmy do tego, co się wydarzyło po tym, jak wyszły na jaw zarzuty prokuratorskie. Do tego jeszcze przejdziemy. Wydał pan oświadczenie, w którym powiedział pan między innymi, że od kilku lat różne służby PiS szukają na mnie haków. Służby PiS? Pismo jakiejś służby? Państwo polskie ma służby. Jesienią 2019 roku prokuratura regionalna w Lublinie pod kierownictwem pana Jerzego Ziarkiewicza wszczęła dwa postępowania dotyczące szkody w majątku PKO BP, którego byłem prezesem. Pierwsza, ta, która została niedawno upubliczniona, zarzuty dotyczące wypłaty odszkodowań przy rozwiązywaniu umowy o pracę z ważnymi menadżerami banku, plus do tego ekwiwalent za niewykorzystany urlop, to jest tylko taka część tej sytuacji, w której się znalazłem. W tym samym roku, dokładnie 29 października, ten sam prokurator, który oskarża mnie, czy stawia mi zarzuty, jestem podejrzany, Paweł Kukuryk, 29 października o godzinie 9 rano zjawia się w banku z 6 funkcjonariuszami policji. To była głośna sprawa wtedy. Wszystkie media o tym donosiły, że służby weszły do największego polskiego banku. Ci funkcjonariusze byli uzbrojeni i z notatki służbowej, bo pana nie było w tym czasie w banku, z notatki służbowej, która dla pana została sporządzona, którą stwierdzono, że ci funkcjonariusze byli tam aż do 5 rano następnego dnia. Czego szukali? O co chodziło? Od 9 rano 29 października do 4 rano dnia następnego dokonywano czynności związanych z wydaniem przez bank rzeczy związanych z kredytowaniem i restrukturyzacją dużej firmy budowlanej. No i to, co się odbywało, to tak jak jeden z pracowników stwierdził, było takim trałowaniem, czyli zbieraniem jak największej ilości dokumentów, tych w formie pisemnej, jak i elektronicznej, bo przyszli też specjaliści od cyberbezpieczeństwa, którzy chcieli zgarnąć jak najwięcej dokumentów. No było to bardzo nietypowe, ponieważ zdarzyło się po raz pierwszy w historii banku. No i było to szokujące dla wszystkich. No to był taki, jak się to mówi powszechnie,
żeby wywołać efekt mrożący. No i ten prokurator był podobno zawiedziony, że na tych dokumentach, które zbierał, nie ma mojego podpisu. Nie ma mojego podpisu. Zresztą warto dodać, że ta restrukturyzacja tej firmy się udała. Było w nią zaangażowane kilkanaście podmiotów. Bo konsorcjum banków, które udzieliły tej firmie dużego, wielomilionowego kredytu, i prokurator przyszedł po to, żeby wyjaśnić, jak te pieniądze wpłynęły, a brał dokumenty albo starał się uzyskać także dokumenty niezwiązane, jak rozumiem, z tą sprawą. Ja nie wiem, po co on tam przyszedł, prawda? Podstawa była taka, że są jakieś podejrzenia dotyczące szkody dla banku w zakresie kredytowania i restrukturyzacji tej firm. Natomiast po zgarnięciu tych wszystkich dokumentów ta sprawa no nie nabrała żadnego tempa. Przesłuchano jedną czy dwie osoby w banku. Nie słyszałem, żeby inne instytucje, które brały udział w tym procesie, miały jakieś problemy z tym związane. No, prokurator miał wyzwanie, tak to rozumiem, że w tym procesie nie ma moich decyzji, no bo jako prezes banku nie brałem udziału w decyzjach kredytowych dotyczących poszczególnych klientów, czy też przy restrukturyzacji tego podmiotu. No w związku z tym... Ale to wynika, że prokurator jak gdyby szukał na pana kwitów, haków? Tak to rozumiałem. Tak to rozumiem do dzisiaj. Bo opowiem dalej, co się dzieje. Bardzo jest tak, że to są te dwie sprawy, prawda? Obie prowadzi prokuratura regionalna w Lublinie. Jest koniec roku 2019. 2020 rok wita nas pandemią. Ona mrozi wszystkie inne działania. Jesienią wybucha strajk kobiet. No i wówczas funkcjonariusz... Przypomnijmy, to jest ten moment, kiedy jest zaostrzenie drastyczne tak zwanej ustawy antyaborcyjnej. No i to jest taki poważny kryzys społeczny, bo wtedy na ulice nie tylko Warszawy, Gdańska, Poznania czy Wrocławia, tylko mamy dziesiątki miast w Polsce, gdzie wychodzą kobiety, odważnie protestując przeciwko tym zmianom przepisów. Często są też brutalnie traktowane przez policję. I w tej sprawie ktoś do banku przychodzi? Nie widzę tutaj. No, funkcjonariusz ABW żąda od pracownika banku wydania danych stanowiących tajemnicę bankową organizatora czy organizatorów osób biorących udział w tym strajku. Chodziło o kobiety, które protestowały na ulicach i prokurator chciał przejrzeć ich konta? Już nie pamiętam szczegółów, ale pamiętam tą sytuację, że ta osoba roztrzęsiona przychodzi do mnie, co ma robić. No ja mówię jej: postępuj zgodnie z przepisami prawa. Naszym zadaniem jest dbanie o to, żeby prawo było przestrzegane w banku, zwłaszcza dotyczące tych spraw związanych z danymi klientów. Równolegle, bo to jedna sprawa związana właśnie z tym strajkiem kobiet. Ale byśmy dobrze to zrozumieli. Po strajku kobiet służby zażądały od pracownika banku to wydania... To było w tym czasie, kiedy to się odbywało, bo to nie był chyba jeden dokumentów, dzień. Lista nazwisk, rozumiem, i to były osoby, które brały udział w proteście kobiet. Ja nie pamiętam, czy to była, powiedzmy, cała lista, bo też bezpośrednio się tym nie zajmuję. Osoba, która współpracowała w sensie takim, że technicznie odpowiada za współpracę z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, no poinformowała mnie, że był wywierany na nią nacisk, aby wydała jakieś dane dotyczące jednej czy może więcej osób. I te dane zostały wydane? Nie, no jest tak, że bank musi przestrzegać przepisów prawa. No i to też było pewnie jakimś takim elementem tego nacisku na mnie, na bank, no, którego żeśmy po prostu się temu nie poddali. A to była próba, to byłoby złamanie tajemnicy bankowej? Tak, tak, no to byłoby złamanie prawa tajemnicy bankowej, bo równolegle do tego była też kolejna taka sprawa, która była, może powiedzieć, jeszcze bardziej taka naciskowa na mnie osobiście, ponieważ bank odmówił tej prokuraturze w Lublinie znowu dostępu do danych osobowych osoby, którą się ta prokuratura interesowała, i wystąpili do banku, żeby udostępnić dane stanowiące tajemnicę bankową. Jednej konkretnej osoby. Jednej konkretnej osoby i bank... I podobno był to pan adwokat, pan mecenas Roman Giertych. No, nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Bank odmówił, i to znowu nie ja, bo pracownicy banku zachowali się jakby wzorowo, że nie ma podstawy prawnej, która powinna być w tym piśmie zawarta, i odmówił.
No ja dowiedziałem się o tym poprzez, można powiedzieć... A to jest typowa sprawa, że przychodzą urzędnicy prokuratury z żądaniem wydania danych o rachunku bankowym jakiejś konkretnej osoby? Takich spraw, które się toczą w Polsce dotyczących różnych spraw, spływa do banku wiele. No i bank w związku z tym ma osobną komórkę, prawnik, który zajmuje się zawodowo takimi sprawami. Sąd wzywa o wydanie takich danych, czy ta decyzja sądu jest zgodna z przepisami prawa, czy prokurator występuje. W tym przypadku było to niezgodne z przepisami prawa. No i bank odmówił, no i ja zostałem jakby zaatakowany przez polityków. Dlaczego nie chcę współpracować? No tłumaczyłem, że... A co to znaczy zaatakowany przez polityków? Nie wiem. Powiedzmy, chciałem się dowiedzieć, jak to wyglądało. To znaczy, że potem, po tym jak bank odmówił, to dostał pan telefon, nie wiem, z Nowogrodzkiej, z kancelarii premiera, nie wiem, nie chcę zgadywać, proszę powiedzieć, co się działo. No otrzymałem taki telefon, właśnie ja powiedziałem, że nie znam sprawy, no muszę... Kto dzwonił? Muszę sprawdzić... No nie chciałbym tutaj jakby opowiadać o konkretnej osobie czy osobach, natomiast... Ale to jest Nowogrodzka czy KPRM? Nowogrodzka, no to jest to takie słynne określenie, z którym się zgadza. Czy ktoś z Nowogrodzkiej na pana bezpośrednio się, po tym jak bank odmówił, ktoś z Nowogrodzkiej wysoko postawiony zadzwonił do pana i powiedział co? Zbyszek, nie, no powiedział, co ty grasz? Że jest taka sprawa i że bank odmawia. Mówię, że nie znam sprawy, bo w ogóle jest tak, że ja nie funkcjonowałem w taki sposób... że przy poszczególnych sprawach znanych czy nieznanych osób bank, pracownicy banku, którzy się tym zajmują, mają obowiązek mnie informować. Oni mają działać zgodnie z procedurami. No i dowiedziałem się, że jest taka kwestia. Powiedziałem, że sprawdzę, o co chodzi. No i poinformowałem, że bank zgodnie z przepisami prawa działa. No i nie może nic zrobić, co jest łamaniem prawa. No i ta sprawa się jakoś tam wlokła. Zarzucano właśnie, że nie chce współpracować. No i skończył się rok 2020. A zostajemy jeszcze w tym roku 19, bo pan powiedział, że... To jest 19, 20, bo to się ciągnie, bo tych spraw, chciałem panu redaktorowi powiedzieć, to nie jest jakby jeden incydent, to jest cały ciąg tych spraw, dlatego gdy się z panem spotykałem, uważałem, że trzeba być ostrożnym, no bo tutaj funkcjonariusz ABW, tutaj prokuratura regionalna w Lublinie. Tam Nowogrodzka. Tam Nowogrodzka. Teraz uwaga, w 2020 roku... W styczniu albo lutym do sekretariatu przychodzi telefon z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i wiceszef ABW zaprasza mnie na spotkanie. No, sekretariat się pyta, w jakiej sprawie... To był wtedy pułkownik Norbert Loba, prawda? No wtedy jeszcze jakby nie wiedziałem, z kim się spotkam. Chyba może i mówiono, że to jest wiceszef ABW, pan Norbert Loba, którego nie znałem. No i zaproszenie jest takie, że chce się ze mną zapoznać, no i żebym przyszedł do niego na takie spotkanie zapoznawcze. To jest standard? No dziwne, no nigdy nie miałem takiego jakby zaproszenia, no ale też z drugiej strony, jak ktoś wysoko taki postawiony zaprasza prezesa banku, no to trudno odmówić, zwłaszcza, że może się poczuć, nie wiem, urażony, że nie chce się z nim spotkać i tak dalej. W związku z tym, no pytamy się, czy jest jakaś konkretna sprawa, czy ma być wezwanie, że mam złożyć zeznania. Nie, że to jest takie spotkanie towarzyskie. No idę na to spotkanie, to jest kilkaset metrów od centrali banku na ulicy Puławskiej 15. Jestem tam, przechodzę przez poszczególne takie punkty kontroli. Nie wziąłem ze sobą telefonu komórkowego. Tam jak jest, się wchodzi do głównej siedziby, oddaje się oprócz płaszcza wszystkie takie dokumenty. Ja powiedziałem, że nie mam. Nie pamiętam. Nie ma pan telefonu, także pan nie zabrał, tak? No, no bo proszę zdać telefon. Ja mówię, że nie mam. Nie pamiętam, czy było to takie, powiedzmy, z dwa razy pytano, no ale w każdym razie byłem przygotowany, że nie niosę ze sobą telefonu. No ale, ale intencjonalnie pan go zostawił w firmie? Tak, czy intencjonalnie. Intencjonalnie nie chciałem go brać. Obawiałem się, że coś może się stać z tym telefonem. No i przychodzę na to spotkanie, no i ten pan Norbert Loba witam mnie, mówi, witam Krajana. Okazuje się, że nie jest sam. Towarzyszy mu pani podpułkownik Eliza Wójcik. No i spotkanie jest takie dziwne, bo on mówi, witam Krajana, przedstawia się, że jest z Ziębic, wie, że jestem z Postrzelina. Aha, to w tym sensie Krajana. Tak, tak, tak. No w tym sensie, że to jest Dolny Śląsk, dwie stacje kolejowe między sobą, Strzelin, później jest Biały Kościół, później jest Ziębice. No i rozmowa toczy się, co słychać w Strzelinie, co słychać we Wrocławiu. Nie, żartuję pan, wiceszef jednej z głównych agencji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
wzywa na towarzyskie spotkanie w ciągu dnia, nie wcześniej nie anonsowane. O godzinie 10 chyba to było. Prezesa największego polskiego banku, żeby sobie powspominać, co u Krzyśka i co u Marysi i jak tam było na studniówce? No, ta rozmowa toczy się, nawet dochodzimy do tego, bo tak sobie zażartowałem, czy zna panią Edytę Górniak, która jest z Ziębic również. No i on mówi, zdziwi to pana, ale moja mama opiekowała się nią w Piaskownicy. To taki, powiedzmy, dziwny wątek, no ale po jakichś 20 minutach rozmowy właśnie o niczym, pytam się, czy są jakieś ważne sprawy, o których chciałby porozmawiać. I on się tak do mnie nachyla i mówi, a jakie są ważne sprawy? No tak, mówię, no wydaje mi się, że taką sprawą, która będzie się tylko rozwijała, jest cyber security. Jestem takim, można powiedzieć, entuzjastą bronienia się w zakresie cyberbezpieczeństwa. No i rozmawiamy chwilę, widzę, że tego nie interesuje, rozmowa się kończy. Wracam do banku, chyba o godzinie 12 mam udział w takim panelu zdalnym, otwieram laptopa, loguję się, jest kilka ikonek z osobami, które biorą udział w dyskusji, no i gdy nie ma, gdy nie biorę udziału, nie mówię, tylko słucham innych, no, biorę telefon i patrzę, co się na nim dzieje. Ten, który pan zostawił przed udaniem się do agencji. Zostawiłem go w banku, właśnie wróciłem, ten telefon jest. Podnoszę go nagle w pewnym momencie i ten telefon jest czarny i ciepły. Dziwna historia, no bo był normalnie naładowany. Nie wiem, co się stało. Pierwszy raz mam takie zdarzenie. No i proszę też o pomoc panie w sekretariacie. Próbujemy podłączyć, ładować. Nic nie działa. Nic nie działa. Wzywamy pomoc z naszego Departamentu Telekomunikacji. Też nie potrafią poradzić. No i już decyduję się, żeby, powiedzmy, poprosić o dodatkowy telefon, przenieść kartę, aby mieć kontakt ze światem. Nagle ten telefon ożywa i działa. No i ta koincydencja, no, jest trudna do wytłumaczenia, że tu mamy takie dziwne spotkanie towarzyskie, prawda, i ten telefon, który nagle traci świadomość i później sam ożywa. I pewnie, nie wiem, czy sięgano po te dane dotyczące historii, co się odbywało podczas tych odmów związanych z tą prokuraturą regionalną w Lublinie, czy w innych sprawach. Czyli wydaniem danych chronionych tajemnicą bankową konkretnych osób, które być może były niewygodne dla obozu władzy. No tak sobie wyobrażam, że sprawdzano, czy się z kimś kontaktowałem, czy rozmawiałem z kimś w tej sprawie i tak dalej. No mija jakieś, powiedzmy, 2 miesiące. A przepraszam, a był pan podsłuchiwany Pegasusem, myśli pan? No wtedy nie wiedzieliśmy, że jest taka cyberbroń, bo to jest, powiedzmy, 2021 wiosna, styczeń, luty, prawda, następne dni. Wydaje mi się, że informacja o tym, że taka cyberbroń jest bardzo silnie użytkowana, to jest dopiero jesień tego roku. Myślałem, że coś się dzieje właśnie w tym sensie, że jakieś próby włamania do telefonu, hakowania i tak dalej. Natomiast po tych doświadczeniach uważam, że nie będę zaskoczony, jeżeli ta cyberbroń była używana przeciwko mnie. Znowu z końcem kwietnia, kilka tygodni właśnie, czy 2 miesiące mniej więcej po tym, 2,5 miesiąca po tym, po tej wizycie w ABW. No znowu dostaję telefon, żebym złożył rezygnację, że takie jest oczekiwanie Nowogrodzkiej. Odmawiam. A to jest telefon znowu z Nowogrodzkiej? No, tak to nazwijmy, że to jest taki telefon, gdzie ktoś dzwoni i mówi, że jest oczekiwanie, żebym złożył rezygnację. No, odmawiam, mówiąc w tym sensie, że nie jestem żadnym przestępcą, żebym tutaj, nie wiem, o 23 godzinie właśnie pisał rezygnację i tak dalej. I że proszę, żeby traktować mnie w sposób zgodny ze standardami korporacyjnymi. Czyli ja nie jestem przywiązany do tego stanowiska. Złożę rezygnację, ale w taki sposób, żeby uszanować funkcjonowanie banku z wyprzedzeniem. Dwa, też za kilka tygodni odbędzie się walne zgromadzenie akcjonariuszy. No i w związku z tym, że pracowałem w tym banku ponad 11 lat i wydaje się, że zrobiłem dobrą robotę, to chciałbym się pożegnać w taki normalny sposób. Te negocjacje trwają kilka dni. W końcu udaje się, żebym
mógł zrobić to w taki normalny sposób. Odejść na swoich warunkach. No to nie są jakby specjalnie moje warunki, w tym sensie chciałem tylko zachować się w taki sposób, no bo jak ktoś nagle rezygnuje, to coś się stało, prawda? No, tak. No i pytanie jest co? Ja nie czułem się, bo nic mi też nie zarzucono, prawda? Oprócz tego, że nie chcę współpracować. W tych wcześniejszych tam, powiedzmy, elementach, no tutaj, że jestem już niepotrzebny. W związku z tym przygotowuję się do tego złożenia rezygnacji. 11 maja składam rezygnację. No to się odbywa w taki sposób, że kurs banku, czy bank traci 7% wartości, to jest 3,3 miliarda złotych. Rynki uważają, że jest to strata dla firmy. Przychodzi ten 7 czerwca, kiedy jest walne zgromadzenie i wówczas też otrzymuję taki, no, chyba najważniejszy prezent dla menadżera, czyli pożegnanie pracowników banku. To mówię to z takim dużym wzruszeniem, bo było to dla mnie, no, takie i zaskakujące, i niezwykle, niezwykle przejmujące. No, widzieliśmy te zdjęcia i to nie była ustawka? Na pewno ja o tym nie wiedziałem, bo to jest tak, chyba nawet schodziłem z dwoma kolegami z zarządu. Oni chyba wiedzieli o organizacji tego podziękowania, bo wyszedłem z windy i myślałem, że coś się stało. Bo tam po prawej stronie jest sala, w której odbywa się walne, a tutaj mnóstwo ludzi. No i czy tak byłem jakby zaskoczony i dopiero zrozumiałem, gdy oni zaczęli klaskać, że to jest podziękowanie dla mnie. Wydawało mi się, że odzyskałem wolność, bo praca w takim trybie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, co chwilę różnego rodzaju wyzwania, odzyskuje tą wolność. No i jest tak, że jest rozpowszechniana taka insynuacja, że odszedłem dlatego, że będzie sprawa związana z zakupem banku Nordea. Tak, rzeczywiście pamiętam dobrze te spekulacje, bo bardzo dużo, jak odchodzi prezes największej instytucji finansowej, czy też największego banku, może w ten sposób, po 12 latach, w okolicznościach nie do końca jasnych, no to się wtedy zawsze na tak zwanym rynku dziennikarskim pojawiają plotki, i taka była dominująca. Dlaczego odwołano Jagiełłę? No bo zgodził się na zakup Nordea Banku i to był błąd. I takie plotki, kto je rozpowszechniał? No ja nie mam, nikogo nie złapałem za rękę, ale no, zgodnie z rzymską zasadą, kto z tego ma korzyść? No i tutaj po pierwsze przewodniczącym Rady Nadzorczej nowym powołanym tego dnia był pan Maciej Łopiński, a inicjatorem tych zmian, no, było Ministerstwo Aktywów Państwowych. I teraz jest tak, że uwaga, ta transakcja przejęcia banku Nordea na przełomie 2013 roku 2014 odbyła się, no, w takim, powiedzmy, bardzo uporządkowanym procesie korporacyjnym. Zarząd banku jednogłośnie wyraził zgodę, Rada Nadzorcza banku jednogłośnie wyraziła zgodę, walne zgromadzenie banku przyjęło warunki tej transakcji chyba z 90% głosem za. Wszystkie instytucje upoważnione do wypowiedzenia się w tej sprawie, od Ministerstwa Skarbu, KNF, UOKiK, NBP, wyraziły aprobatę. I teraz co się dzieje? Bo to jest tak, że ta plotka ma dalsze jakby działanie. No, słyszę taką informację, że jest osoba z zarządu banku, która jest gotowa powiedzieć, że została przeze mnie wprowadzona w błąd przy tej transakcji. Ale co się okazuje dalej? Ja nie prowadziłem tej transakcji. Znowu nie ma mojego podpisu. Czyli nie prowadziłem transakcji, nie przygotowywałem dokumentów, nie składałem wniosków. No, czyli trudno będzie tego Jagiełłę znowu złapać za jakąś konkretną rzecz. Nie wiem, czy ta sprawa trafiła na poziom prokuratury, czy już na poziomie tej gry, żeby cokolwiek mi zarzucić, zrezygnowano, bo będzie trudne do udowodnienia. Panie prezesie. To nie koniec. Ja wiem, ale chciałem zadać jeszcze się cofnąć, bo do tego momentu tuż przed dymisją. Bo w obiegu publicznym, chcąc, nie chcąc, pewnie bardziej, nie wiem, czy chcąc, czy nie chcąc, to pan pewnie się wypowie, ale funkcjonował pan jako, no, dobry znajomy premiera Morawieckiego. Dwóch ludzi z Dolnego Śląska, w tle Solidarność Walcząca, lata 80., ojciec pana premiera.
I pytanie, dlaczego premier zwinął nagle parasol ochronny nad panem? Czy pan sobie zadawał takie pytania? Jaka była to relacja? Znaczy, w ogóle jest tak, że w 2015 roku była dla mnie znowu taka trudna sytuacja jeszcze za poprzedniego rządu, że ówczesny, to był chyba lipiec, sierpień 2015, po wyborach prezydenckich, przed wyborami parlamentarnymi, wiceminister Wojciech Kowalczyk. Wiceminister skarbu. Wiceminister skarbu Wojciech Kowalczyk dąży do odwołania mnie. Jestem chyba jedyny raz w historii bohaterem Pulsu Biznesu, który trzy razy pod rząd jest na pierwszej stronie. W poniedziałek ze zdjęciem, że w czwartek jest Rada Nadzorcza i zostanę odwołany. We wtorek bez zdjęcia, że zostanę odwołany. A w środę, że już nie ma punktu o zmianie w składzie zarządu. Znaczy gazeta się z tego na trzeci dzień po dwóch takich mocnych strzałach wycofała. Wycofała, tak. Wycofała się, że już nie ma tego punktu. W czwartek była Rada Nadzorcza, że ten punkt został zdjęty. No i to była taka trudna sytuacja dla mnie, no, żeby rzucić to wszystko i, że tak się wyrażę, skupić się na czymś innym. No ale patrzę na ludzi w banku, tego zatrudniałem, tamten wrócił z urlopu, ta osoba ma jakieś ciekawe plany, ta dziewczyna wróciła z macierzyńskiego, że mi będzie łatwo odnaleźć się w nowej rzeczywistości, no ale ich zostawię i zawiodę w taki sposób, że nie będę walczył. No podjąłem tą walkę, żeby, jak to się mówi, udowadniać, że nie jestem wielbłądem. No i to się udało. No i teraz jest tak, że dowiaduję się, bo Mateusz Morawiecki nie mówił mi o swoich planach politycznych ani wcześniej, bo był podobno rozpatrywany za poprzedniej koalicji PO-PSL jako minister finansów. Ja o tym nie wiedziałem, że wejdzie do tego rządu. No wchodzi do tego rządu, no i wydaje się, że ta moja sytuacja nie będzie zła. Aczkolwiek na sam początek otrzymuję pierwszy cios, jest taki, że chyba jesienią, listopad, może grudzień 2015 roku wczesny minister finansów zarzuca bankowi, że ma złe tabele prowizji i opłat. Paweł Szałamacha. No i tutaj jest taki, można powiedzieć, kuriozalna sytuacja, bo w 2009 roku w Nowym Jorku, podczas tak zwanego roadshow, kiedy prezentujemy jako PKO Bank Polski prospekt informacyjny dotyczący podniesienia kapitału, analityk w Nowym Jorku mówi, pyta się nas, jestem z kilkoma kolegami z banku, kto w waszym banku ustala ceny? No i tak jesteśmy zaskoczeni, czy nie zrozumieliśmy tego pytania. Pytam się go raz jeszcze, on mówi, no kto, czy wy, czy minister finansów? No i tak można powiedzieć, taki rechot historii, że miał rację, prawda? No bo ten minister finansów uważa, że on powinien o tym decydować. Ta sytuacja prowadzi do tego, że jestem wzywany przed Komisję Finansów Publicznych, czy taka chyba w Sejmie jest komisja, gdzie tłumaczę, jak się to odbywa, że w banku takie procesy trwają 6-9 miesięcy, żeby przygotować zmiany. Jest to rutynowa rzecz, że co rok, co dwa lata trzeba, powiedzmy, tą tabelę prowizji i opłat dostosowywać do zmiany w preferencjach klientów. A to jakby dłuższa historia. I następnie jest tak, że ministrem skarbu zostaje Dawid Jackiewicz. Też znowu polityk Prawa i Sprawiedliwości. No i znowu są jakby ataki na mnie, interpelacje poselskie i tak dalej, i tak dalej. Także tych spraw, które tam toczono, było, powiedzmy, wiele. Mówię tutaj, wracam do tego parasola, który tam rzekomo był nade mną rozpostarty. Pewnie jest tak, że tego znowu nie wiem, bo nigdy z nim na ten temat nie rozmawiałem. Z Mateuszem Morawieckim. Mateuszem Morawieckim na temat tego, czy on mnie będzie bronił, czy nie będzie bronił. Rozmowy dotyczyły raczej takich kwestii związanych z gospodarką, oceną na przykład różnych projektów gospodarczych i tak dalej. I teraz idę dalej, bo jest, no, wracamy do tej kwestii, gdzie jest prokuratura regionalna w Lublinie, bo wymieniłem te dwie kwestie z 2019 roku. Później ta kwestia związana z tymi danymi osobowymi, trzecia. No i teraz jest tak, że czwarta, to jest tak, że na koniec chyba 2021 roku, początek 2022, prokuratura regionalna w Lublinie wszczyna postępowanie dotyczące
prania brudnych pieniędzy na rynku bankowym. Jestem wzywany jako świadek. No i odbywa się taka znowu kuriozalna dla mnie rozmowa, że czuję, że jestem, że jest próba wmanewrowania mnie w jakieś niepokojące rzeczy. No ta sprawa też chyba nie ma jakby dalszego końca, wyszedłem z tego przesłuchania jako świadek. Zastanawiałem się, o co chodzi. O co chodzi, powiedzmy, w tej sprawie. No i do dzisiaj jest 2024 rok. Nie wiem, czy ta sprawa jest kontynuowana, czy komuś coś dowiedziono. Bank Pekao i osobiście ja nigdy nie mieliśmy problemów z tymi kwestiami dotyczącymi prania brudnych pieniędzy. No, nawet jest tak, że ogólnie jesteśmy stawiani za wzór, że jesteśmy za bardzo ostrożni, konserwatywi. I to jest ten rok 2022. A jeszcze wracając, bo muszę jeszcze wrócić do tego wątku Mateusza Morawieckiego. Nie miał pan, bo pojawiały się też takie zarzuty, że może pan trochę za blisko się zbliżył do ludzi władzy, bo tak bardzo panu zależało na tym stanowisku, bo to jest eksponowane, dobrze płatne. Jak pan się do tego stosunkuje? Jest tak, że gdy przychodziłem do Pekao BP w 2009 roku, byłem prezesem Pionier Pekao, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i Pionier Pekao Investment Management. Zarabiałem więcej niż zarabiałem później w banku. Także moja sytuacja, znaczy ja byłem niezależny ekonomicznie. To jest jakby ważnym takim element, że naciski typu, że jak coś nie zrobię, będzie niedomówienie. No człowiek się boi, żeby nie stracić swoich dochodów, niezależności ekonomicznej. Ja miałem tą łatwość, że nie musiałem. No i teraz jest tak, że nie miałem żadnych aspiracji dotyczących polityki, ich nie mam. Panie prezesie, ale to dalej nie koniec jeszcze, dalej tak, jeszcze, tych nacisków z tego, co... Nie, bo to jest tak, że to się nie kończy. To jest tak, że gdy mówiłem panu o tych kwestii prania brudnych pieniędzy, to teraz się pojawiły jeszcze dwa inne takie, powiedzmy, kwestie. Nie wiem, czy jedno już jest w prokuraturze, czy nie jest. Na przykład dowiaduje się, że są prowadzone jakieś prace dotyczące organizacji przez Dom Maklerski Pekao Banku Polskiego takiego eventu, wydarzenia pod tytułem Polish Capital Day w Londynie. Dom Maklerski, który gdy zastałem, był takim, można powiedzieć, drugoligowym domem maklerskim w Polsce. Po paru latach znaleźli się tam fantastyczni menadżerowie, menadżerki też, którzy no, zrobili najlepszy dom maklerski w Polsce z aspiracjami na Europę Środkowo-Wschodnią, z dobrymi relacjami z inwestorami w Londynie. No i wymyślili imprezę pod tytułem Polish Capital Day. To jest taka prezentacja spółek, bo to nie tylko Pekao BP, tak, bo przyjrzałem się temu i to było chyba od 2013 roku. Tych edycji było bardzo dużo, a tutaj są zarzuty nagle dotyczące chyba piątej edycji tego projektu. Projektu, w którym oprócz domu maklerskiego Pekao BP jest kilka największych polskich spółek z WIG-u 20. To jest rodzaj roadshow? To jest tak, że zapraszamy spółki z WIG-u 20 plus ewentualnie ciekawe spółki aspirujące do spotkań z inwestorami w Londynie. Takie spotkania tradycyjnie organizują duże banki inwestycyjne. My sami jako Pekao jeździliśmy do Londynu, do Nowego Jorku. No i wówczas jest kilkanaście instytucji, które się tam siedzą w odrębnych pokojach, przychodzą inwestorzy, mają godzinę, żeby porozmawiać z nimi, wypytać ich. Trwa to dzień, półtorej. No i Dom Maklerski wpadł na taki pomysł, żeby zrobić to, skierować to do inwestorów londyńskich. No i trwa postępowanie, dlaczego w Londynie? A gdzie? No, możemy się tak uśmiechnąć, że może w Lublinie, nie? W sensie, że to były źle wydatkowane pieniądze, tak? Bo Londyn jest drogim miastem, tak? To jest znowu jakby takie postępowanie, gdy jest taka duża instytucja jak Pekao Bank Polski, to takich postępowań można prowadzić w nieskończoność. Od domu maklerskiego, firmy leasingowej, bankowości inwestycyjnej, korporacyjnej, indywidualnej, aplikacji mobilnej i tak dalej, i tak dalej. Każdą można sprawę wziąć pod lupę i sprawdzać, czy coś zrobiono za szybko, za wolno, za mało, za dużo. Czy prezes nie ukradł? No i czy się prezes podpisał pod czymś. Jak się podpisał, to teraz będziemy udowadniali, że popełnił błąd.
Panie prezesie, ja mam jeszcze dwa pytania. To nie jest koniec. To nie jest koniec. No, to jest tak, że po odejściu z banku zaangażowałem się też w taką próbę, bo to uważam próbę, wyjścia blika takiej naszej, można powiedzieć, dumy narodowej, coś, co się nam udało i wszyscy myślą, że to jest, powiedzmy, wynalazek zachodni, prawda, bo zachodni to musi być lepszy polskiego. No, ten blik został wymyślony przez pracowników PKO Banku Polskiego. Później zachęciłem prezesów innych banków, żebyśmy zrobili coś razem. No i teraz dzięki też właśnie akcjonariuszom zaproszono mnie do Rady Nadzorczej i mówię, słuchajcie, spróbujmy wyjść z tym za granicę, bo jak nie teraz, no to się nie uda. No i głównym oponentem zmiany w bliku jest oczywiście PKO Bank Polski, który zmieniają się tam prezesi, ciągle nie wiadomo, co będzie. No i taki proces, który ma trwać po to, żeby się nic nie udało. No ale słyszę taką informację, że słuchaj, prezesie, w banku jest jakaś próba waluacji, czy gdyby bank nie wszedł w blika, a został tylko przy kartach kredytowych, nie zarabiałby więcej. Można? Czyli można. Ktoś próbuje udowodnić, że być może blik jest błędem, tak? No, że to jest właśnie, że gdybyśmy zostali właśnie przy kartach kredytowych, kartach płatniczych, no to bank by zarobił więcej niż, bo blik jest tańszy dla akceptantów kart, merchantów w sklepach i bezpłatny dla klientów. To koniec tej historii? Nie, no to jest koniec 2023 roku. No i odbywają się wybory, no i myślałem sobie, że to wszystko się, jakby ten koszmar się skończy, tych wszystkich takich właśnie wyszukiwania, tych wszystkich spraw, które można drążyć, toczyć i tak dalej. Gdy nagle na początku 2024 roku, w niedzielę 7 stycznia o godzinie 10 przychodzi policjant i wręcza mi zaproszenie czy wezwanie do Lublina w charakterze podejrzanego, żeby postawić zarzuty. No, na w początku, niedzielę do domu, tak? Do domu w niedzielę o godzinie 10. Pana prywatnego domu. Do prywatnego domu przychodzi policjant z takim wezwaniem. Też otrzymuje od innych osób, które miały takie kuriozalne, czasami haniebne sprawy, no, że na koniec roku w ich sprawach ma być albo oskarżenie do sądu, no, żeby zrobić następne ruchy na koniec urzędowania tej władzy. No i dotyka to mnie. Czyli ile jeszcze takich spraw właśnie tych złych ludzi podnoszonych jest, tego nie wiem. Natomiast też chciałem powiedzieć, że w stosunku do tych sytuacji, które były w Polsce, czyli zatrzymania o 6 rano, włożenie w takim mongolskim konwoju, bo Mongołowie wymyślili taki system, że łapie się wrogów, wsadza się ich do klatki i wozi po kraju i można ich opluwać. No tutaj opluwaniem zajmowała się Telewizja Polska. No to jest hańba dla Polski. Takie rzeczy muszą być wyjaśnione. Bo tak jak mówię, moja krzywda jest malutka w stosunku do tych, po to, żeby te złe rzeczy nie ożyły w przyszłości. Z pana opowieści, mówię to naprawdę z takim głębokim, nie wiem czy smutkiem, to chyba nie jest dobre słowo, zostawmy epitety, ale wyłania się obraz państwa polskiego, w którym bym nie chciał żyć. Państwa policyjno-szpiegowsko, łamiącego ludzi, ścigającego, szukającego haków. W takim kraju żyjemy, pana zdaniem? No jestem też rozczarowany tymi rzeczami. Zwłaszcza, że w tych latach 80. jako student, uczeń marzyłem o tej takiej normalnej Polsce. No i mam takie jakby przeczucie czy przekonanie, że to, co zwalczałem w latach 80., czy wszyscy żeśmy zwalczali, no bo to było wielkie zwycięstwo Solidarności, no w takim rechocie historii się powtarza. Czyli szpiegowanie, prześladowanie osób, które mają inną opinię. Co jest piękne w demokracji, że możemy się różnić, spierać, a to nie jest powodem do tego, żeby właśnie używać różnego rodzaju takich elementów. Państwo polskie wydaje pieniądze, bo atakuje niewinnych ludzi, tu mówię jakby szerzej, nie dotyczy to mnie, rani ich dookoła za pieniądze tych podatników. Tak nie może być. Zbigniew Jagiełło, były wieloletni prezes największego polskiego banku PKO BP. Panie prezesie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.